Zacznijmy od pytania, które moim zdaniem powinno być kierowane do polityków opozycji coraz częściej, czyli co po PiS-ie. Bardzo często słyszę, opisując różne sytuacje z tego, jak rządzi PiS, że okej, no mamy różne wady, ale na kogo głosować, jeśli nie na PiS? No przecież nie na Donalda Tuska, to najczęściej się oczywiście powtarza. Ale panie pośle, pan był wymieniany wielokrotnie jako kandydat na ministra spraw zagranicznych. Na taśmach Sowy nawet Radosław Sikorski mówił, że nie ma za bardzo komu oddać MSZ-u, no ale jest ten Zalewski, więc no usłyszeć coś takiego jeszcze kiedy ktoś, rozmówca nie wie, że jest nagrywany, to chyba może być sympatyczne. Więc ja mam do pana podstawowe pytanie. Jest, powiedzmy, 25 października 2023 roku. Mamy opozycję u władzy. Szukamy kogoś, kto by posprzątał ten dyplomatyczny chaos, bym powiedział. Pada na pana. Pan oczywiście nie odmawia. I co pan robi? Jak naprawić polską dyplomację w pierwszych 100 dni na przykład? Panie redaktorze, pan wyprzedza czas bardzo, bardzo znacznie. Do tego momentu bardzo się wiele może wydarzyć. Rzeczywiście różne rzeczy w polityce mogą się zadziać. Bardzo dziękuję też za miłe słowo. No, polityk jest w trudnej sytuacji, bo oczywiście nawet posiadający aspiracje też jakby nie może za bardzo się do nich przyznawać, ale też nie powinien się krygować, więc w takim trybie probabilistycznym odpowiem. Otóż rzeczywiście dyplomację trzeba posprzątać i można ją będzie od razu posprzątać, jeżeli chodzi o wektor polityki. Tutaj jakieś zmiany strukturalne nie będą wymagane bardzo szybko. Po prostu wola polityczna rządu, bo to jest najważniejsze, koalicji rządowej, która wtedy się ukształtuje. Mam nadzieję, że doprowadzi do radykalnej zmiany polityki, takiej, aby dzisiaj polityka jest bardzo proukraińska, ale bardzo antyeuropejska, a więc jest wewnętrznie sprzeczna. Nie można popierać i pomagać Ukrainie, a zarazem walczyć z głównymi państwami unijnymi. Trzeba doprowadzić do porozumienia. Porozumienia opartego na dobrym zrozumieniu interesów polskich, interesów Europy Wschodniej i Środkowej, ale oczywiście również interesów Europy Zachodniej. Tutaj pojednać te interesy, my to mamy takie powiedzenie w Polsce 2050, że jesteśmy pojednani w różnorodności. Otóż Polska powinna być pojednana w różnorodności, bo każda duża struktura, każdy duży naród jest różny, tym bardziej Unia Europejska. A więc należy pojednać Europę w różnorodności, w tych różnych interesach. To może zrobić wyłącznie rząd posiadający autorytet, posiadający zaplecze oraz wiedzący, jak to zrobić. I tutaj bardzo często PiS opisuje różnego rodzaju działania mające na celu nawiązanie współpracy wewnątrz Unii Europejskiej z państwami, czy też bezpośrednio, bilateralnie z partnerami, przede wszystkim z Niemcami. Otóż to jest niezbędne. I powtarzam, to trzeba zrobić zgodnie z polskim interesem, a nie lekceważąc go, ale jeżeli Polska ma być bezpieczna, jeżeli Polska ma być skuteczna wobec Ukrainy i jeżeli Polska ma być silna w Unii Europejskiej, ale także w NATO, musi porozumieć się przede wszystkim z Niemcami, no bo to jest dzisiaj główny aktor polityki międzynarodowej, a także z Francją. Także musi nawiązać dobre relacje i mądre relacje w ramach Europy Środkowej, bo ten dobry projekt Trójmorza jednak gdzieś zszedł na jakieś manowce. Mamy nowy kontekst współpracy bałtyckiej w momencie, kiedy Szwecja i Finlandia wchodzą do NATO. To wszystko trzeba wykorzystać. Ta oś północ-południe, oś wschód-zachód muszą zacząć normalnie działać. No i ostatnia sprawa, bo rozumiem, że pan wymaga ode mnie krótkiej wypowiedzi, a nie
długiego elaboratu. Otóż relacje z Amerykanami. One są kluczowe z punktu widzenia naszego bezpieczeństwa, ale dzisiaj PiS lekceważy NATO, stawiając wyłącznie na współpracę z Amerykanami. To nie jest dobre z naszego punktu widzenia, dlatego że mimo że prezydent Biden prowadzi taką mądrą politykę jednoczenia Zachodu demokratycznego i rządzącego się prawem przeciwko autokracjom, to przecież pamiętamy politykę Donalda Trumpa. Dzisiaj nie mamy sytuacji takiej, jak kiedyś mieliśmy w przypadku zimnej wojny, że obie partie, demokratyczna i republikańska, w sprawach relacji z Rosją czy Związkiem Sowieckim miały jeden stosunek, jedną wizję. Dzisiaj polityka amerykańska może być zmieniona w krótkim okresie i musimy to również przewidzieć. Musimy się do tego, jeżeli takie zagrożenie będzie miało miejsce, musimy to uwzględnić. Dlatego ten komponent europejski jest bardzo ważny i dlatego te relacje bezpieczeństwa, one nie mogą być wyłącznie oparte na stosunku z Amerykanami, który jest bardzo ważny, ja tutaj absolutnie go nie lekceważę, odwrotnie, bardzo go podkreślam, ale także na relacjach z państwami europejskimi. No to w największym skrócie. Ale to jeszcze zahaczę pana o tę kwestię amerykańską. Amerykanie są bezdyskusyjnie stawiani przez PiS jako nasz największy sojusznik, ale pan też wykazywał asertywną politykę. Znaczy stawiał pan między innymi głośną sprawę przez wiele lat wiz i w momencie, kiedy ta sprawa się przedłużała, to nawet powiedział pan, że jeżeli Amerykanie wiz nie załatwią dla Polaków, mimo że wszystkie już warunki wydawały się być spełnione, no to będziemy musieli wprowadzić wizy dla Amerykanów. I dlatego chciałem spytać, to znaczy, gdyby pan był ministrem spraw zagranicznych, to w jaki sposób by pan starał się przekonywać do polskiego punktu widzenia polityków po drugiej stronie? Pytam pana dlatego, że ja nie widzę w ogóle takich działań ze strony choćby Zbigniewa Raua, który jeszcze na początku wojny korzystał z tego, że Polska stała się, że reprezentował OBWE, więc z tego dodatkowo, na tym dodatkowo zyskiwał, ale w ogóle kiedy popatrzymy na dyplomację w czasach rządów Zjednoczonej Prawicy, no to ja myślę, że za rok to nikt w ogóle nie będzie pamiętał nawet jak się nazywali ministrowie spraw zagranicznych, a co dopiero mówić o ich dokonaniach. Także jak ta dyplomacja, która... No, jak MSZ, który ograniczał się do wynajdowania głównie profesorów, bo jak ktoś był profesorem, to już zdaniem powiedzmy aktywu partyjnego się nadawał na ambasadora. Nie jest tak dokładnie jeden do jednego, ale to jest materiał na inną rozmowę. Jak w ogóle dyrygować tym całym aparatem dyplomatycznym, który dzisiaj jest albo uśpiony, albo czeka, co napisze Gazeta Polska codziennie, oczywiście przejaskrawiam specjalnie, albo czeka na to, aż co prezes powie, żeby realizować jego wytyczne, bo drodzy Państwo, to nie jest tak, że samodzielnie politycy PiS-u cokolwiek mówią, oni czekają i często są w takiej samej sytuacji jak my, albo i gorszej. To prawda. To jest wielki problem, dlatego że w trakcie rządów PiS zniknęło centrum polityki zagranicznej. Zwykle było nim MSZ i kompetencje MSZ-u zostały rozparcelowane między różne resorty. Między KPRM, który zajmuje się polityką europejską, polityką polonijną, Urząd Prezydencki, który przejął na siebie kwestie bezpieczeństwa, NATO, relacje z Amerykanami, czy też różne ministerstwa zajmujące się kwestiami gospodarczymi, które odebrały MSZ-owi promocję gospodarczą Polski. I dzisiaj tak naprawdę MSZ jako instytucja, która kształtuje zgodnie z konstytucją polską politykę zagraniczną, nie istnieje. Trzeba to odbudować. Ta koordynacja polityki zagranicznej państwa musi odbywać się przez MSZ, bo inaczej
bo inaczej jej nie ma. Ale to się nie dzieje przez przypadek dzisiaj. To się dzieje absolutnie celowo, dlatego że główna osoba w PiS-ie, pan Jarosław Kaczyński, z jednej strony nie jest zainteresowany prowadzeniem poważnej polityki zagranicznej z różnych powodów. Ja już nie chcę wnikać i nie chcę tutaj przedstawiać moich supozycji, bo one jakoś tam może będą miały znaczenie w przyszłości, gdy będę się dzielił po zakończeniu kariery politycznej moimi doświadczeniami i pamięcią. Ale ważna jest ta opinia. Dla Jarosława Kaczyńskiego polityka zagraniczna jest nieważna, ważna jest polityka wewnętrzna, ważne jest utrzymanie władzy i wszystko jest podporządkowane temu. Zawsze polityka zagraniczna jest jakąś funkcją polityki wewnętrznej, ale ona ma też swoje poważne, niezależne cele. Tutaj czegoś takiego po prostu nie ma i Jarosław Kaczyński nie ma zaufania do ludzi, którzy uprawiają politykę zagraniczną. Dlatego minister Rau zrobił wszystko, aby Polska tej polityki nie miała, aby ci, którzy kompetentnie ją mogliby prowadzić, zostali usunięci, aby ambasadorami zostawali ludzie bez kompetencji. Przecież ta skandaliczna, ta haniebna dla Polski ustawa o służbie zagranicznej powoduje, że ludzie, którzy zaczynali karierę w MSZ-cie, no, w normalnym kraju powinni kończyć karierę na funkcji ambasadora. Dzisiaj ten stopień samodzielnego przedstawiciela prezydenta Rzeczpospolitej za granicą został im odebrany. Ta możliwość reprezentowania Rzeczpospolitej została im odebrana. Dzisiaj mogą być jedynie numerami dwa, a numerami jeden, czyli ambasadorami, mogą być ludzie bez żadnego wykształcenia, bez żadnej kompetencji, bo uczyniono z tej funkcji funkcję polityczną, taką jak ministra, podsekretarza stanu, czy też posła, gdzie liczy się nie kompetencja, ale lojalność. Nasze państwo jest zbudowane niestety na tej zasadzie, że nie kompetencja, ale lojalność wobec lidera się liczą. A więc trzeba będzie również odbudować służbę zagraniczną w taki sposób, aby ona mogła służyć nowoczesnemu państwu w bardzo trudnych, skomplikowanych warunkach nowych wyzwań, bo przecież my dzisiaj zajmujemy się wojną na Ukrainie, ale także kryzysem energetycznym, którego częścią jest wymiar wewnętrzny, czy zagraniczny, chociaż ja uważam, że przede wszystkim wewnętrzny, związany z sabotowaniem i walką z transformacją zieloną w kierunku polskiego słońca czy polskiego wiatru. No ale wiadomo, że ten komponent międzynarodowy tutaj też jest istotny. Czy też wreszcie problemami szerzej gospodarczymi, które także odbijają się w relacjach międzynarodowych. Przecież to, co się dzieje w Niemczech, to spowolnienie i zagrożenie recesją za sekundkę odbije się w Polsce, która przecież bardzo silnie jest powiązana z gospodarką niemiecką. I tutaj te wszystkie kwestie są przez PiS lekceważone, niezauważane. Zauważają ją Polacy, zauważają je Polacy. Natomiast dla PiSu one nie są w ogóle ważne. Więc to wszystko trzeba będzie zmienić. Trzeba będzie zmienić logikę funkcjonowania polityki zagranicznej, miejsce polityki zagranicznej, a także ludzi. Ludzi, którzy powinni być kompetentni i którzy powinni rozumieć wyzwania Polski w nowoczesnym świecie. No pięknie to, tego się słucha, ale diabeł tkwi w szczegółach, chociaż dzisiaj trudno jest prorokować, ale jak pan sobie wyobraża ułożenie relacji na nowo z Niemcami? Bo to trochę jakby na przykład słuchając Donalda Tuska i jego prostych recept, jak, takich prostych jak to, że szybko odwołamy prezesa NBP-u, co wydaje się być nieco bardziej skomplikowane, powiem delikatnie, no to ja nie widzę tego. To znaczy, kto ma być naszym partnerem w Europie, bo na przykład Gazeta Polska Codziennie, dziwo, powoływała się na Wolfganga Schäuble, który pisał o tym, że może jest czas, a to niedawno całkiem pisał, że może jest czas, żeby Polska rzeczywiście razem z Francją i Niemcami wzięła większą odpowiedzialność. Powiem szczerze, to mnie trochę zaskoczyło, chociaż cieszy, może niekoniecznie ten rząd, bo jakby nawet brakuje kompetencji. Ale z kim my mamy wspólne, z kim możemy poszukiwać wspólnych interesów w Unii Europejskiej?
Wolfgang Schäuble jest wielką postacią polityki niemieckiej ostatnich lat. Kalectwo tylko nie pozwoliło mu na zostanie kanclerzem. Był wicekanclerzem, głównym współpracownikiem pani Merkel, ale także był szefem Bundestagu. Poznałem go i rozmawiałem z nim kilka razy. Byłem zawsze pod wrażeniem jego partnerskiego stosunku wobec Polski. Ja przypominam, że on między innymi razem z ministrem Sarkozym, wtedy jeszcze ministrem spraw wewnętrznych, wprowadził Polskę do tak zwanej Wielkiej Czwórki ministrów spraw wewnętrznych, która spotykała się i uwzględniała istotne kwestie w polityce wewnętrznej. Wtedy ministrem spraw wewnętrznych był Ludwik Dorn. Wtedy porozumienie takie było możliwe. Dzisiaj Jarosław Kaczyński wykorzystuje polskie interesy narodowe i tworzy taką tożsamościową narrację antyniemiecką, antybrukselską, anty-LGBT, która ma w tej prekampanii wyborczej ponownie wzmocnić go w twardym elektoracie PiS-u. I tu jest duży problem, bo relacje z Niemcami są dla Polski kluczowe. Powtarzam raz jeszcze, kluczowe, bo to gigantyczny partner gospodarki, 25% polskiego eksportu tam idzie. Wyobraźmy sobie, co się stanie, jak nagle on przestanie być potrzebny. To będzie totalna zapaść. To jest wielki partner polityczny, który ma olbrzymi wpływ na Europę. I teraz w moim przekonaniu, oczywiście jest bardzo wiele fragmentów tej polityki, bo ona jest wielowektorowa. My mamy gigantyczne relacje, największe mamy relacje z Niemcami, bo one dotyczą nie tylko kwestii gospodarczych, ale także kwestii konsularnych związanych z Polakami, którzy mieszkają w Niemczech, Niemcami, którzy mieszkają w Polsce. Mamy kwestie związane z historią, które dzisiaj tak instrumentalnie są traktowane przez Jarosława Kaczyńskiego. Mówię tutaj o kwestii reparacji czy odszkodowań. Zresztą to pojęcie Jarosław Kaczyński myli. To jest poważna sprawa. To jest sprawa, która nie została do końca rozwiązana, ale którą Jarosław Kaczyński wykorzystuje tylko i wyłącznie po to, aby napuszczać Polaków na Niemców, a nie żeby ją rozwiązać. Otóż punktem wyjścia będzie poważne potraktowanie tych problemów, nie traktowanie ich jako elementu polityki wewnętrznej, to znaczy rezygnacja z tego, co robi Kaczyński i rezygnacja z tego napuszczania Polaków na Niemców. To jest bardzo szkodliwe i tutaj pan zaczął od tego dziedzictwa, wielkiego dziedzictwa profesora Bartoszewskiego. Ja bardzo żałuję, że o nim nie rozmawiamy często. To jest wielka postać, która dla stosunków Polski z kluczowymi krajami, Niemcami i Izraelem, zrobiła bardzo wiele. I jak pamiętam, i zachowania profesora Bartoszewskiego, gdy negocjował z Niemcami, a ja przy tym byłem, i jego stosunek do Niemiec, to on zawsze polegał na uznaniu i zrozumieniu interesu Polski, który w wielu sprawach jest konfliktowy z interesem Niemiec, ale także na uznaniu roli historii, tej dramatycznej historii w naszych relacjach w taki sposób, aby szukać rozwiązań, aby ta historia nigdy więcej się nie powtórzyła. A więc z jednej strony asertywna walka o uwzględnienie, o polskie interesy, z drugiej strony dążenie do wszystkiego, co miało doprowadzić do opartego na faktach pojednania polsko-niemieckiego. Pamiętam stosunek profesora Bartoszewskiego do pani Steinbach, do jej postulatów jej środowiska, także do zachowania pani Merkel. To był stosunek niebywale... postać Eriki Steinbach. Przepraszam, że wchodzę w słowo, tak to już te zdalne łączenia niestety mają to do siebie. Przypomnijmy to, bo to jest rzecz, która trochę nam pomaga zrozumieć, w jaki sposób PiS buduje pewną emocję, bo Erika Steinbach była rzeczywiście polityczką chadecji, ale no nie była to pierwszoligowa zawodniczka.
tutaj mieliśmy kiedyś ostrą bardzo kłótnię, nawet bym powiedział, z Michałem Kamińskim, który mnie przekonywał, że ona była jednak istotną polityczką. No ja jednak mam trochę inny osąd, ale przypomnijmy tę postać, bo ona nam trochę tłumaczy pomysł PiS-u na przyciągnięcie do siebie wyborców. Na czym on polegał i jak pan ocenia tę sytuację? Przypomnijmy, Erika Steinbach była szefową Związku Wypędzonych i na tym polegała jej rola i pozycja w CDU. Ona rzeczywiście w samej partii nie miała żadnego znaczenia, nie miała żadnej ważnej funkcji, ale jej rola i znaczenie dla pani Merkel polegała na tym, że powiedzmy sobie od 1,5 do 2% wyborców niemieckich miało ten sentyment związany z ziemiami, które zostały przyznane Polsce po 1945 roku, no nie tylko zresztą Polsce, bo także z ziemiami, które należały kiedyś do Czech i zostały oderwane przez Hitlera, mówię tutaj o Sudetach i innych terenach, w których Niemcy stanowili dosyć istotną część, a czasami nawet większość społeczną. A więc dla pani Merkel jej znaczenie polegało na tym, że gwarantowała jej te 1,5-2% w wyborach, a każdy polityk walczy o 0,5%, bo dla każdego polityka te 0,5% może wystarczyć albo zabraknąć, aby wygrać wybory. I to jest zrozumiałe. Tutaj się na to nie możemy obrażać. Trzeba to po prostu było zrozumieć. I ona dążyła do stworzenia takiego centrum wypędzonych, które to centrum miałoby pokazywać II wojnę światową z perspektywy wyłącznie osób, które mieszkały na terenach, które Niemcy w wyniku bestialskiej II wojny światowej słusznie straciły i zostały deportowane do Niemiec. Ja przypomnę również, i to też trzeba pamiętać, że na tych terenach, na przykład na terenie Prus Wschodnich, Armia Czerwona dokonywała strasznych rzeczy i gwałty pewnie były jednymi z lżejszych przestępstw, które tam miały miejsce, a to już jest bardzo, bardzo ciężka zbrodnia przecież. Więc oczywiście ta pamięć w Niemczech była i pewnie jest do tej pory, chociaż ona jest słabsza z roku na rok. Po prostu ludzie, którzy to pamiętają, przeżyli naturalnie, umierają. Taka jest kolej rzeczy, to jest zrozumiałe. A więc chodziło tutaj o zbudowanie takiego centrum, które byłoby zgodne z polskim, z niemieckim, czy z punktem widzenia wypędzonych. Otóż my nigdy nie nazywaliśmy ich wypędzonymi, zawsze nazywaliśmy ich przesiedlonymi, bo uważaliśmy, że jest to też element no nie tylko wyrównania granic w związku z tym, że Polska utraciła ziemie wschodnie, ale także, że to jest element jakiejś sprawiedliwości dziejowej, to co się wydarzyło i dalej tak uważamy, bo naprawdę to co się działo podczas II wojny światowej do tego nas uprawnia. Ale teraz wracając do rzeczy. Profesor Bartoszewski był oskarżany przez PiS, inne środowiska, które chciały porozumienia z Niemcami, ale opartego na uznaniu polskich interesów i uwzględnieniu polskich interesów, był oskarżany tutaj za jakąś uległość. To było absolutnie nieprawdziwe. Ja pamiętam rozmowy, które profesor prowadził w tej sprawie. On zawsze uważał, że ta budowa tego centrum powinna być kontrolowana przez rząd niemiecki, po to także, aby punkt widzenia Polski był w nim reprezentowany, aby nie było tak, że nagle dochodzi do jakiegoś wypaczenia historii II wojny światowej, ale do tego według profesora Bartoszewskiego powinniśmy być obecni. PiS miał zupełnie inną taktykę. On uważał, że ponieważ jesteśmy słabsi od Niemiec, to każda rozmowa z Niemcami jest skazana na porażkę, no bo po prostu oni są silniejsi i uważał, że nieobecność jest lepszą taktyką. To było fatalne, dlatego że to dawało przestrzeń pani Steinbach na prowadzenie złej polityki w Niemczech, złej polityki dla Niemiec, złej polityki wobec Polski. I właśnie pamiętam
te mądre słowa i tą mądrą działalność profesora Bartoszewskiego, który robił wszystko, aby to sami Niemcy zmienili punkt widzenia na to centrum, tę instytucję, aby obok tego centrum powstawały również instytucje, które budują pamięć o bestialstwach niemieckich podczas II wojny światowej wobec Polski. A więc to była bardzo mądra polityka, ale ona miała też jedno bardzo istotne założenie. Otóż takie założenie, że Polska wcale nie jest słaba, że Polska ma argumenty i że Polska z tymi argumentami może wygrywać. I myślę, że to jest wielkie dziedzictwo profesora, który mówił, że należy we współpracy szukać współpracy z Niemcami po to, żeby ich przekonywać, po to, żeby ich zjednywać do naszego punktu widzenia. Bo bez dialogu, mądrego dialogu, to jest niemożliwe. Nie wszyscy to rozumieli. Myślę, że dzisiaj również ten zasadniczy rys polityki profesora nie jest dobrze rozumiany, a warto, żeby był przypominany, bo w moim przekonaniu na tym powinna być oparta polityka wobec Niemiec, czyli na zaangażowaniu, włączaniu w relacje z Polską w taki sposób, aby Niemcy najpierw rozumieli polskie interesy, a następnie uznawali je i abyśmy następnie dokonywali pojednania pomiędzy interesami polskimi i niemieckimi. Polska i Niemcy są dwoma narodami, dwoma państwami. Mamy wiele bardzo wspólnych interesów, które nas łączą, znacznie więcej niż te, które nas dzielą, ale mamy również takie, które nas dzielą. I one powodują, czy potrzebują takiego pojednania w duchu tego, co robił profesor Bartoszewski. Jeszcze chciałem spytać o to właśnie, co pan powiedział o profesorze, że miał poczucie, że Polska jest też silnym krajem w tym wszystkim. Ciągnie się za profesorem takie przekłamywanie jego słów o tym, że Polska jest brzydką panną na wydaniu, tak? I chyba jest dużo niezrozumienia w tych słowach. Chciałbym na chwilę do nich, tak, na pewno. Chciałbym na chwilę do nich wrócić i do stosunku profesora do PiS-u. I mogę Państwu powiedzieć, bo to jest też ciekawa i nieznana okoliczność, że byłem wtedy, kiedy PiS dochodził po raz pierwszy do władzy dziennikarzem parlamentarnym i pamiętam, jak ludzie PiS-u stawali na głowie, żeby jakkolwiek i gdziekolwiek profesor w układankach ich się znalazł. Oczywiście profesor odmówił i tak, żeby nie odmówić ostentacyjnie, przyjął rolę w jednej z rad nadzorczych, żeby nie było, że on już od razu przekreśla chyba ich na początku. Moje pytanie brzmi, czy miałby pan jakikolwiek pomysł na to, żeby w ogóle zacząć przekonywać Polaków, którzy dzisiaj po tym praniu mózgu, bo to tak niestety będę nazywał, przez media prawicowe podporządkowane rządowi, mają taki obraz Niemiec, no jak, że Niemcy są czwartą Rzeszą, tak? Zacznijmy, przecież Niemcy są czwartą Rzeszą. Niemcy chcą zdominować Polskę. Niemcy, tak wręcz rodzi się tam faszyzm jakiś, czy coś na kształt, mimo że nie mówimy o ustroju, to przynajmniej ambicje takie, jakie miała faszystowska Trzecia Rzesza. Czy istnieje jakikolwiek argument, który mógłby pokazać Polakom, że jest inaczej niż myśli PiS, bo PiS myśli takim starym realizmem, to znaczy nie ma nigdy możliwości win-win, jeśli chodzi o współpracę państw. Jest tylko albo jedna, albo moje na wierzchu, albo Niemiec na wierzchu, mówiąc w skrócie. Więc musimy trochę cofnąć się do korzeni. Jak można to zacząć Polakom tłumaczyć, bo jednak ta germanofobia tak czy inaczej, czy przyjdzie ta czy inna władza, będzie, no nie można jej potraktować jak słonia w salonie, tak odnosząc się do... Pełna zgoda, ale może najpierw odniosę się do tych słów profesora o tym, że Polska jest brzydką panną na wydaniu. Tutaj nie chodziło o to, że on uważał, że Polska powinna w związku z tym akceptować jakby zaręczyny z każdym kandydatem. To w ogóle nie wchodziło w grę, ale profesor rozumiał, że w
relacjach między państwami liczy się potencjał gospodarki, potencjał, który związany jest ze spójnością narodową, siła kultury, no te wszystkie elementy, które świadczą o sile państwa, także taki autorytet narodu za granicą. Dzisiaj akurat mamy olbrzymi dzięki temu, że pomagamy Ukraińcom, to się przekłada bardzo silnie na naszą pozycję międzynarodową, która w moim przekonaniu nie jest wykorzystywana, ale profesor również wiedział i widział, w jak szybkim stopniu stajemy na własnych nogach i że musimy dostosowywać nasze oczekiwania i naszą politykę, no zgodnie z tą zasadą realizmu, do tego potencjału. I profesor również wiedział, że w pewnych kwestiach może jesteśmy słabsi, ale na przykład w kwestiach moralnych mamy olbrzymi autorytet i olbrzymi tutaj minusowy autorytet niemiecki, historyczny, który Niemcy odrabiali przez wiele, wiele lat. I tutaj trzeba pamiętać o tych, którzy po stronie niemieckiej walczyli o to pojednanie i w końcu w jakiś sposób do tego doprowadzili, bo ja mam świadomość, że PiS skutecznie stosuje to napuszczanie na Niemców, Polaków, ale to naprawdę dotyczy tej grupy, która nie zna współczesnych Niemiec. Dzisiaj szczęśliwie bardzo wielu Polaków było w Niemczech, część nawet pracowało, część ma rodziny i wszyscy wynosimy jeden obraz, że to jest kraj sukcesu, który oparty jest na demokracji i praworządności i że instytucje w Niemczech są wzorem funkcjonowania dla bardzo wielu instytucji w Polsce i na pewno szczególnie po tym, co zrobił PiS po 2015 roku. A więc jedno zdanie, panie pośle, bo teraz sobie przypomniałem, a pewnie nie wszyscy o tym wiedzą. Drodzy państwo, wiecie, jak się nazywa odpowiednik ABW, czyli Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego? Nazywa się Urząd Ochrony Konstytucji, tak? Bo o to chodzi, bo nie chodzi o jakąś walkę wewnętrzną, która niestety jest prowadzona przez polskie służby, ale ochronę konstytucji, która jest najświętszym punktem odniesienia w demokratycznym kraju, takim jak Niemcy i powinna być w Polsce. Ale teraz wracając do pana pytania, co zrobić z tymi stosunkami niemieckimi, w jaki sposób przekonać Polaków do tego, że one są ważne. Ja myślę, że po pierwsze należy przestać kłamać i to już będzie bardzo dużo, bo olbrzymia część sukcesu tej pseudopolityki oparta jest po prostu na kłamstwie. Natomiast wracam. Trzeba też budować zaufanie. Budować zaufanie i tutaj swoją rolę do wykonania, jak Niemcy mówią, zadanie domowe, tak? Czy Bruksela też tak mówi, my czasem nie mówiliśmy wobec Ukraińców, mają do wykonania Niemcy. I myślę, że ten czas, w którym się dzisiaj znajdujemy, czas przewrócenia wszystkich dogmatów polityki europejskiej, które miały miejsce od 30 lat, także polityki niemieckiej, także błędów polityki niemieckiej, budowania relacji z Rosjanami. Otóż, że dzisiaj jest ta możliwość zbudowania naprawdę dobrych relacji. Mamy poważnych partnerów za granicą, za Odrą. Mamy Zielonych, którzy są u władzy, którzy od dawna, od początku tak naprawdę byli bardzo przyjaźni Polsce i rozumieli nasz punkt widzenia. I muszę powiedzieć, że chociaż ja nigdy z taką, no wtedy bardziej radykalną lewicą, dzisiaj Zieloni w Niemczech są ostateczną partią niemieckiego mieszczaństwa, ale nigdy nie miałem jakby do czynienia z takimi bardziej radykalnymi nurtami, to z Zielonymi zawsze świetnie się dogadywałem. Dalej mamy liberałów, wolnych liberałów, także w rządzie, którzy również w wielu miejscach nam przyznają rację. Mamy CDU, no dzisiaj w Polsce jest szef CDU Friedrich Merz, który nie tylko spotyka się ze swoim partnerem w IPP, panem Donaldem Tuskiem, ale także z Jarosławem Kaczyńskim i premierem Morawieckim. I to jest polityk, który od dawna był bardzo propolski, krytykował Nord Stream 1, Nord Stream 2. I mamy również wewnętrzną przemianę. Mamy również wewnętrzną przemianę w SPD, w której
ten drugi garnitur polityków bardzo krytycznie patrzy na byłego kanclerza Schrödera, ale także obecnego prezydenta Steinmeiera, także jest bardzo krytyczny wobec kanclerza Scholza, który też pod wpływem opinii publicznej w Niemczech, także pod wpływem własnych szeregów w SPD, zmienia politykę wobec Rosji, zmienia politykę wobec Ukrainy na proukraińską i realistyczną wobec Rosji. A więc są partnerzy i najważniejsze jest to, abyśmy mieli partnerów w społeczeństwie wśród Niemców. Niemcy to jest wielki kraj, 88 milionów ludzi, bardzo różnorodny, z olbrzymią prasą, olbrzymimi mediami, bardzo wieloma komentatorami. Kraj, w którym wszystkie opinie, które zakładają poszanowanie konstytucji, bez skrępowania się mogą pojawiać. A więc to są naprawdę instrumenty polityki każdego demokratycznego państwa. Tutaj po prostu powinniśmy wykorzystywać je do bliskich relacji między Polakami a Niemcami, bo od tego trzeba zacząć. To bliskie relacje między Polakami a Ukraińcami doprowadziły do takiego wielkiego zbliżenia polsko-ukraińskiego. Bez tego one byłyby niemożliwe. Każda polityka demokratyczna musi mieć osadzenie, musi mieć legitymację społeczną. Powtarzam, bez tego osadzenia, bez tej legitymacji to zbliżenie polsko-ukraińskie by nie było możliwe, ale ono będzie także możliwe w relacjach z Niemcami. I tutaj też mamy prawo oczekiwać od Niemców, że zdadzą jakby sprawę z tych błędów, za które dzisiaj no, wszyscy w jakimś sensie cierpimy, no bo ta polityka wciągania rosyjskiego, pan redaktor doskonale pamięta, że ja zawsze byłem temu przeciwny, jednak przyczyniła się do wzrostu potęgi Rosji, ale ja nigdy też tego nie robiłem z takiej pozycji odpychania czy odmawiania Niemcom argumentów. Zawsze robiłem to z pozycji dialogu. A więc dialog to jest ten instrument, który możemy wykorzystać, a przy zbliżeniu opinii publicznej Polski i Niemiec uważam, że ten przełom potrzebny po przyszłych wyborach będzie możliwy. I jeszcze jedna uwaga, bo tak trochę otarliśmy się o te kwestie, a one są bardzo ważne. Kwestia odszkodowań i rekompensat. Ja o tym teraz mówię, dlatego że ta kwestia staje się elementem kampanii wyborczej. Ona jest ważna, ona jest poważna. Polska straciła strasznie, bardzo dużo i od Niemiec, ale także od Związku Sowieckiego. I nie ma powodu, żebyśmy o tym zapominali. Jest powód, abyśmy wprawdzie się jednali. Myślę, że tutaj akurat z Niemcami ten proces jest bardzo, bardzo zaawansowany, ale ja nie byłbym, nie powiedziałbym, że tutaj Niemcy zdali sprawę Polakom, czy też są za nich kwita. Natomiast twierdzenie takie, jak to robi Jarosław Kaczyński, że tutaj domaga się jakichś odszkodowań i rekompensat, myląc te prawne pojęcia, nie odnosząc się do też strony prawnej tego zagadnienia, bo to wszystko jest w jakiejś takiej mgle, nie służy realizacji tego ważnego interesu narodowego, a więc zakończenia procesu rozliczeń II wojny światowej. Służy czemu innemu? Służy mobilizacji elektoratu. I to jest straszne, bo o ile po stronie Niemiec możemy mieć partnerów, którzy to potraktują poważnie, to sytuacja, w której my dmiemy w działa i napinamy mięśnie tylko i wyłącznie po to, żeby w momencie, kiedy PiS wygra kolejne wybory, mam nadzieję, że to już nie nastąpi, ale tak było poprzednie dwa razy, a nawet trzy, ten temat odłożyć jako zupełnie nieistotny, to jest rzecz absolutnie straszna. To jest wykorzystywanie najistotniejszych interesów narodowych dla celów partyjnych i tak naprawdę obniżanie roli i wagi i powagi tych interesów narodowych. To jest straszne, od tego musimy odejść. Jeżeli mamy poważnie z Niemcami o tym rozmawiać, to ta rozmowa nie może mieć charakteru takiego instrumentu wykorzystującego dla budowy poparcia jednej partii. To musi być poważny proces, który
oparty jest na bardzo, bardzo poważnych argumentach. Dzisiaj PiS tych argumentów nie przedstawia. Oj, panie pośle, jeszcze chciałem naciągnąć pana na jedną smutną może konstatację, ale mam takie poczucie, że wielkim błędem opozycji było pozwolenie na to, żeby oskarżanie przeciwników politycznych o zdradę, wprost, o zdradę, o Targowica i tak dalej, to jest przecież trenowane od 6 lat co najmniej, bo na początku może się dopiero rozkręcali. Zostawienie tego bez reakcji spowodowało kompletną dewastację życia politycznego. I chciałem spytać pana, jak to się stało, bo ja pamiętam, na szczęście jestem taki już dojrzały, że pamiętam, że pan wytaczał proces właśnie za to, żeby właśnie za nazwanie pana nawet nie wprost zdrajcą, tak? Tylko tam było Herzalewski, mówił Michał Kamiński do pana i pan wygrał ten proces. Wcześniej był też taki proces notabene Romana Giertycha, który tam kogoś wyzywał od Szczęsnego Potockiego. Teraz w ogóle takich spraw nawet nie ma. Nie uważa pan, że to był, że to jest, tylko już poproszę o krótką odpowiedź, nie uważa pan, tak, że to właśnie zdewastowało nasze życie publiczne, bo ja nawet od polityków PiSu, takich co porządniejszych, co rzeczywiście, no cóż, słyszę, że jeżeli coś naprawdę złego zrobiliśmy, to faktycznie to. No myślę, że bardzo, bardzo wiele innych rzeczy także, ale ma pan rację, panie redaktorze. Polityk nie może pozwolić sobie na poniewieranie, na odbieranie zaufania u wyborców, a przede wszystkim nie może pozwolić na to, aby mu zarzucano zbrodnie zdrady, zbrodnie działania w cudzym interesie. Dzisiaj PiS robi to nagminnie i rzeczywiście to moje doświadczenie jest dla mnie bardzo ważne. Jeżeli kiedykolwiek, ktokolwiek wobec mojego środowiska politycznego, czyli Polski 2050, czy też wobec mnie wystąpiłby z takim zarzutem, natychmiast bym ponownie poszedł do sądu, bo tutaj nie ma pola na tolerancję. Ja muszę powiedzieć, że ja usiłowałem kilka razy oddawać na policję i składać zawiadomienie o przestępstwie wobec osób, które w taki sposób do mnie odnoszą się w mediach społecznościowych anonimowo. Tutaj niestety i policja, i prokuratura nic nie zrobiła. To jest wielki zarzut wobec tych służb, bo tak naprawdę one tworzą atmosferę dozwolenia na tego typu obrażanie i dewastację zaufania, bo my możemy się, znaczy polityka polega na tym, że mamy różne zdania i że się spieramy. Polityka nie polega na tym, że mówimy jednym głosem, wtedy jesteśmy wyłącznie w kraju autorytarnym. Tam to się dzieje. Natomiast polityka również polega na pewnym minimalnym szacunku i minimalnym zaufaniu, że na koniec dnia chodzi nam o interesy Polaków, a nie Rosjan czy Niemców. Jeżeli dzisiaj prezes PiS-u tak haniebnie obraża, no myślę, że wielu polityków opozycji, akurat nie mojej partii, to to nadaje się do poważnego potraktowania i nadaje się do sądu. Ja zachęcam, nie wiem, czy to jak to kiedyś mi powiedział ktoś, czy się tą rzekę da odwrócić, ale zachęcam. No i jeszcze ostatnie pytanie. Ja, panie redaktorze, mogę powiedzieć jedną rzecz. Jeżeli ktokolwiek, kiedykolwiek coś takiego by skierował wobec mnie, bądź, powtarzam, środowiska, z którym jestem związany, może być pewien, że jeżeli tylko będę mógł go zidentyfikować, to raz kończy się w sądzie. Jeszcze ostatnie pytanie od Charlie Belta, jednego z naszych komentujących. Czemu odnoszę wrażenie, że opozycja robi wszystko, by nie przejąć władzy i odpowiedzialności? No myślę, że na razie to PiS robi wszystko, aby tej władzy nie oddać. Przypomnę, że niedawno przejął koło trzyosobowe, a więc wzmocnił swoją liczebność do 236 posłów. Natomiast ja nie mogę odpowiadać za opozycję. Ja zresztą przyznam się szczerze, że trochę się zżymam, już nie było okazji, aby tutaj prostować. My oczywiście jesteśmy opozycją i zgadzamy się wszyscy. Od lewicy przez Platformę, PSL, Polskę 2050, że
PiS jest tym złem, które należy zwalczyć, aby Polska mogła być bezpieczna i dobrze się rozwijać. Ale naprawdę wewnętrznie mamy wiele różnych pomysłów, poglądów, programów. Myślę, że najbardziej wyraziste są dzisiaj nasze, czyli Polski 2050, bo my uważamy, że istotą polityki nie jest dzisiaj anty-PiS, tylko to, co będzie po PiS-ie. I dlatego przedstawiamy nasze propozycje, żeby przekonać do nich Polaków. I myślę, że to też jest jeden z problemów, że nie wszyscy to robią. No ale ja nie będę się bił w piersi za innych, nie będę też innych oskarżał i tłumaczył. W jakiejś mierze, walcząc z polityką PiS-u, jesteśmy też w konkurencji, no nie udawajmy tego, nie bądźmy hipokrytami. I jestem przekonany, że dzisiaj to Polska 2050 Szymona Hołowi ma najlepszą odpowiedź na to, co robić po PiS-ie, nie tylko w polityce zagranicznej, ale także w polityce tej, która jest dzisiaj niebywale ważna, znaczy w walce z inflacją i w walce z kryzysem energetycznym. Daj Boże, żeby pomysły okazały się być skuteczne. To jest Reset Obywatelski.